Płasko, nie płasko, ale można się zmęczyć. Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj wakacyjnie. W tym roku Chorwacja, Półwysep Istria, miejscowość Vrsar. Piękne miasteczko, piękne wakacje, piękny upał. No i oczywiście rower. Sama Istria, pewnie już tam kiedyś mówiłem, no nie jest to miejsce, która jest mekką rowerową. Naprawdę trzeba się tutaj troszeczkę nagimnastykować, żeby coś pojeździć mocniej. I postanowiłem po tygodniu pobytu, że dzisiaj pokażę Wam tutaj akurat, nie w tej okolicy, taką, myślę, że jedną z ciekawszych rundek do zrobienia. Chyba przede wszystkim na gravelu. Tak myślę sobie, że chyba najlepszym rozwiązaniem jednak w tych okolicach byłby gravel. Zaraz potem szosa. No i na końcu MTB. To jak mówiłem, tutaj obok tego miasteczka znajduje się start kilku takich fajnych tras rowerowych. Muszę przyznać, że Chorwaci odrobili zadanie domowe i w tym roku te trasy są świetnie oznaczone. I my polecimy sobie 171. Częściowo, ponieważ no ta trasa ma 18 km, więc szału nie ma. Ale ja postanowiłem przez te kilka dni ją troszeczkę podmodyfikować. Dzisiaj Wam pokażę taką wersję, myślę sobie, że ostateczną, taką, która potrafi trochę nogi przypalić, a też nie zabierze Was na cały dzień od rodziny, więc zakładam, że pojedziemy jakieś 2-2,5 godziny. Będą dwa fajne podjazdy, no może też będą fajne widoki i taki trochę chorwacki klimacik, chorwackie miasteczka, a chorwackie asfalty. I bardziej to traktuję jako taki, nazwijmy to, poradnik, żebyście mniej więcej wiedzieli, ci, którzy tu jeszcze nie byli, jaki sprzęt ze sobą zabrać i czego się można spodziewać na innych trasach, bo te wszystkie pozostałe są po prostu bardzo podobne do siebie, jeżeli chodzi o nawierzchnię. No dobra, to już teraz lecimy i zapraszam. Jak widzieliście na początek, był kilometr asfaltu, taka rozbiegówka i już wjeżdżamy w teren. I teraz przez parę ładnych kilometrów polecimy shooterkiem. Jak widzicie, pierwsza część trasy to szutrowy ogień. Żadnych trudności, szybkie tempo, żeby coś tam się zmęczyć. Ale zaraz jedziemy na asfalt. Pokażę Wam atrakcję geograficzną tego miejsca. No i potem zaczniemy podjazdy. Jedziemy dalej. Tutaj, jak widzicie, trasa skręca, czyli tak naprawdę wraca szutrami do miasteczka. Tu jest jeszcze jakieś 7 km, 8, ale ja nie jadę tamtędy. Wrócimy tędy na końcu, a teraz jedziemy trochę poimprowizować. No i tutaj już należy włączyć mojego traka. Gdzie jedziemy? Najpierw jedziemy zobaczyć. No, myślałem, że coś mi źle. Najpierw jedziemy zobaczyć Limski Kanał. To taki limski fiord. Tutaj na Istrii, pomiędzy Vrsarem a Rwini. Bardzo fajna atrakcja. Bardzo ładnie to wygląda z góry. I z góry to będziemy oglądać. Chyba jedyna taka w Chorwacji. A więc myślę, że warto sobie tutaj przyjechać i obejrzeć to miejsce. Pokażę Wam pewnie panoramę. No i mam nadzieję trochę ujęć
z góry, jak się na górę wdrapie. Jedziemy. Uwaga, to będzie zjazd z asfaltu. I jedziemy w dół. Dojechałem do jakiejś starej drogi chyba. No to lecimy nią w dół. No i tak to tu wygląda. Jak ktoś ma ochotę, może się poplażować. Może coś zjeść. Jak widzicie, turystów dużo nie ma. Mimo tego, że już prawie początek lipca. Knajpki, plaża. A mój cel na teraz to tam. To chyba jest tutaj jeden z najwyższych szczytów. W okolicy jedyna taka w miarę jakaś konkretna górka, więc ciśniemy tam na górę, zmęczyć nogi troszkę i zobaczyć ten kanał z góry, mam nadzieję. No, tu uwaga, bo ja to przejechałem. Przed chwilą ten zjazd jest taki niepozorny. O. Wchodzimy tutaj. O tak. I o to chodziło. I do góry.
ale końcówka. No, ostatnie 70 metrów, dwie dychy jak nic. Ale jest. Jesteśmy na górze. No niestety, zła wiadomość jest taka, że nie ma widoku. Wszystko zarośnięte. Dobra wiadomość jest taka, że to był naprawdę fajny podjazd. Krótki, ale warty zachodu. Naprawdę uważam, że będąc tutaj należy go machnąć. Sztywno, takie 16% momentami, końcówka 20%. Świetny, świetny podjazd, polecam. No i zgodnie z zasadą, że jak stoi nadajnik, to tutaj musi być jakiś podjazd. Tym razem znowu się sprawdziło. No niestety Holender niewiele widać. No ale nic to. Ważne, że podjazd zaliczony. No i jadę dalej. Teraz zjeżdżamy tą samą ścieżką w dół do szerokiego szutru i tam już później pojedziemy na taki kilkukilometrowy podjazd asfaltowy, żeby wrócić z powrotem na górę, z której zjeżdżaliśmy. No i później już miasteczkami, szutrami, asfaltami w kierunku Wrsaru. Widzicie, przerywnik w postaci jednego podjazdu już za mną. Wróciłem z powrotem na tą drogę szutrową, która prowadzi od kanału. I udaję się w kierunku kolejnego podjazdu. Tym razem będzie to asfaltowa serpentyna. Koniec szuterku. Mamy asfalcik. No to czas na podjazd. Niedługi, jak widzicie, 2 km niecałe. Ale bardzo fajny. Jakaś stara droga. Lubię takie klimaty. Idziemy w górę. Jest widoczek, nie? Tam na dole ta biała wstążka to oczywiście ten szuterek, którym jechaliśmy. W tle, z tyłu, za mną ruiny zamku, do których też można dojechać na rowerze. Już praktycznie na naszym poziomie autostrada. A my jeszcze ciągle w górę. Jeżdżąc po tych rejonach, tutaj według wyznaczonych tras, polecam Wam wcześniej wskoczyć do informacji turystycznej, wziąć mapę. Naprawdę fajnie narysowana mapa, bardzo dokładna, obejmuje konkretne rejony półwyspu i no, zdecydowanie pomaga. Tak czy inaczej, gdybyście jej nie mieli, co jakiś czas na budynkach, na słupach są tego typu mapy, dokładnie rozrysowane wszystkie trasy z pełnym ich opisem. Także tak na upartego, nie mając traka, nie mając mapy, można się jakoś odnaleźć. Też kilka razy z tego korzystałem, będąc tutaj w tym roku. Dobra, to podjazd zakończony. Teraz będzie odcinek asfaltowy.
zanim dojadę do kolejnych szuterków i parę takich typowo chorwackich miasteczek. Jedna ważna rzecz, tutaj nie ma żabek niestety. Jeżeli ktoś był w Chorwacji, to wie, jak ktoś nie był, to naprawdę ciężko po drodze o jakiś sklep z napojkami, jakiegoś małego spożywczaka, więc polecam zabezpieczyć się w płyny. Naprawdę nie jest łatwo na trasie coś tutaj kupić. Dobra, lecę, bo czas goni. Jedziemy. Zobaczycie, właśnie zakręcamy rundę, zapętlamy i lądujemy w miejscu, z którego ruszałem tak naprawdę na tą najciekawszą część tej trasy. Proszę. I teraz kawałek asfaltu i wracamy na naszą drogę 171. W zasadzie tu już trakt nie jest potrzebny, bo będziemy jechać po znakach. I to koniec. Objechane, cała rundka zrobiona. 2,49 z drobnymi postojami. Także nie ma dramatu. 52 km. No i udało się uzbierać prawie 750 przewyższenia. Także wow. Jak na tak płaską okolicę, nie jest źle. Nogi fajnie umęczone. Tak jak wam powiedziałem na początku, jak dla mnie głównie trasa gravelowa. No bez tego jednego podjazdu pod cerkiew Świętego Marcina, no to tak naprawdę możemy mówić o gravelu. Tym bardziej, że w wielu miejscach, nawet jeżeli jadę asfaltem, to ten asfalt nagle się kończy i zaczyna się szuter. Bez żadnego ostrzeżenia, więc jazda szosówką tutaj też no, byłaby pełna niespodzianek. Więc gdybym miał wybierać, jeszcze raz powtórzę, gravel, potem szosa, a na końcu MTB, choć dzisiejszy dzień, który jest taką kompilacją tego, co tutaj kombinowałem przez 5 dni pobytu. Szukałem różnych rozwiązań, łączyłem trasy. Wydaje mi się, że to, co dzisiaj wam pokazałem, to jest taka kwintesencja jazdy MTB tutaj w okolicy. I szczerze mówiąc, w tym przypadku naprawdę polecam zapisać sobie tego tracka, jak tu będziecie kiedyś z rodzinką. Można zrobić wersję skróconą z drugą połową albo z dzieciakami starszymi, a samemu zrobić sobie tą rundkę rozszerzoną.
tyle. Śmigam na kemping. Gdybyście mieszkali we Wyrsarze, to trzeba jechać tam, a ja jadę w stronę drugą. Kilometr stąd mam kemping. Czas uzupełnić wszystkie mikroelementy w płynie, w zimnym płynie. No, także dzięki wielkie. Pozdrowienia z wakacji, dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia. Za chwilę przenoszę się do Włoch. Jak będzie pogoda, to może nawet uda coś się nagrać w Trentino. Zobaczymy. Dzięki wielkie jeszcze raz.